Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was bardzo szalony pomysł. Zrobimy koktajl glutowy. Tutaj są wszystkie moje składniki, które użyję. Zobaczymy, czy się uda. Na początku widzicie, mam dużo kleju, takiego roślinnego, raczej zwykłego. Do tego mam blender. Możecie spróbować użyć miksera, to chyba nie ma różnicy. Oprócz tego mam żel pod prysznic, mamy też sodę. To jest ten Kaiser Natron i dużo innych dodatków. Tutaj właśnie mamy biały klej, mamy kuleczki styropianowe w różnych kolorach, niebieskie, kolorowe i jeszcze takie dodatkowe pałeczki kolorowe. Już Wam mówiłam, że mamy sodę, mamy barwnik, chyba spożywczy albo po prostu tak, barwnik spożywczy, płyn do soczewek kontaktowych, standardowy składnik każdego gluta i do tego piankę bilu. Te wszystkie składniki wrzucimy do środka, do mojego pojemnika i potem spróbujemy zblendować, zobaczymy, czy się uda. I zaczynamy. I czy wyjdzie z tego glut? Najpierw kuleczki. Następnie płyn, czyli żel pod prysznic. Dokładnie. I pianka. Potem brokat. Mamy srebrny brokat. Nie może go zabraknąć. Kolejne opakowanie kuleczek. I znowu pianka. I oczywiście mamy też barwnik spożywczy. Wychodzi z tego naprawdę apetycznie wyglądający koktajl. Jeszcze taką posypkę. Chyba zupełnie niejadalna, więc lepiej nie próbować. Sodę. Również standardowy składnik glutów. I płyn do soczewek. No i następnie musimy wszystko zmiksować. To jest to, co wyszło na sam koniec. Przestałam miksować, bo mój blender przestał działać. Takie się już to zrobiło gęste. Jak widzicie, na początku ta konsystencja była raczej płynna, a teraz jest bardzo gęsta. I nie bądźcie zmyleni tym widokiem. To się wcale tak nie rozpływa, tylko to się całkiem nieźle już trzyma. Nawet się tak bardzo nie klei. Moje palce odchodzą, nic tutaj się nie trzyma. Więc to jest bardzo gęsta masa, się zrobiła na tyle gęsta, że blender sobie z tym nie poradził. Mój blender to jest zwykły blender, może nie próbujcie tego robić w domu z tym sprzętem, który macie, bo może się łatwo zepsuć. To musi być naprawdę solidny sprzęt, żeby sobie poradzić z taką masą, natomiast efekt jest oszałamiający. Mamy bardzo puszystą masę, muszę parę razy pozamiatać, żeby przestała się kleić, ale zaraz na pewno się przestanie kleić. Świetny taki koktajlowy, fioletowy kolor, dużo kuleczek, dodatków w środku. No i mamy XXL koktajlowego gluta, który mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Jak widzicie, ma świetne właściwości, można go zagniatać jak najlepsze ciasto. Coraz mniej się klei do rąk, rozciągać. Bardzo elastyczny, bardzo puszysty i potężnych rozmiarów. Mam nadzieję, że ten glut i ten filmik się Wam podoba. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!